Dzień dobry. Zostawiłem Platformę Obywatelską, gdy miała 31% poparcia, wygrała w Senacie, a wcześniej obroniła wszystkie miasta w wyborach samorządowych. Borys Budka to otrzymał, a teraz po roku można się zapytać, gdzie jest Platforma Obywatelska. To wszystko dowiedzieliśmy się od Grzegorza Schetyny. Był szefem PO, dla tych, co jeszcze o tym nie wiedzą. Powiedział też, że od obecnego przewodniczącego oczekiwałby więcej aktywności. Takiej skuteczności, żeby Platforma miała lepszy wynik sondażowy. Faktem jest, że jak ktoś z partii wypowie się publicznie, to nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. Jak Maciej Gdula z Lewicy o tym, że obok chorego trzeba położyć jedzenie i zobaczyć, czy sam zje. Tego wiecie, co w Wielkiej Brytanii walczy o życie i Polska skutecznie chce, aby to życie on mógł zatrzymać i żeby nie odłączać go od maszyny. Albo te wszystkie wystąpienia pani Kidawy Błońskiej, bo to już nie ma co szukać jednego. Ona wszystkie wystąpienia miała takie, że ja brałam popcorn i czekałam. Ja mam wrażenie, że ktoś im chyba każe nie myśleć logicznie. Ja nie wiem, czy biorą za to jakieś dotacje od rządu, czy jak, nie potrafią skleić nawet zdania bez żadnej wtopy. I tu nawet nie chodzi o poglądy, bo każdy się nimi różni, ale o zwyczajne, logiczne myślenie. Jak powiedział Schetyna, podkreślał, że będąc przewodniczącym partii, trzeba podejmować decyzje, trzeba mieć sprawczość, trzeba być ofensywnym, nie można uciekać od odpowiedzialności, trzeba chcieć przeprowadzić i budować pozycję Platformy jako lidera całej opozycji. To jest rola przewodniczącego. Za to przewodniczący przez ludzi PO i przez wyborców zostanie rozliczony. Oczywiście pan Schetyna też czasami błysnął jak chrząstka w salcesonie, ale jednak co jak co było słychać o Platformie, a teraz taka trochę cisza. A jak już coś powiedzą, to tworzą nowy rodzaj stand-upu. W końcu stycznia tego roku przypada 20-lecie Platformy Obywatelskiej. To jest trudny czas dla Platformy. Jesteśmy ponad rok po wyborach, a 3 lata przed następnymi. Żadna z innych partii nie niesie na barkach takich oczekiwań i nie jest dedykowana do tego, żeby wygrać z PiS-em najbliższe wybory, ocenił gość rozmowy Piaseckiego. Jest nam najtrudniej, bo jesteśmy największą partią opozycyjną i od nas najwięcej zależy, zaznaczył Schetyna. Myślę, że chyba za mocno poleciał z tą nadzieją Polaków. Mówię o tym najnowszy sondaż. Zobaczcie. Ostatnio o spadającym poparciu dla PO coraz głośniej, tylko nie wiem czemu. Tak rozpisują się na ten temat. Myślę, że ludzie już dawno po prostu dali sobie z PO spokój. Niestety, tym razem stwierdzenie, a do kolejnych wyborów ludzie zapomną, już się nie sprawdza. I ludzie dalej pamiętają, co osobiście mnie szokuje, bo wszyscy kradli, nigdy na Polakach to nie robiło większego wrażenia. W sumie nie wiem, czy się nie przyzwyczailiśmy do tego, że każda partia, która jest, to kradnie. Czy kradnie, po cichu, czy głośno, bo im się należy, nie ma znaczenia. A tu proszę, jednak nie jesteśmy w stanie PO wybaczyć, co przez 8 lat z nami zrobili. I słusznie, może kolejni się w końcu nauczą, że my Polacy jesteśmy coraz mądrzejszym narodem i nie dajemy się tak nabijać w butelkę jak kiedyś. Prawo i Sprawiedliwość w porównaniu z badaniem z listopada straciło nieco ponad 1% poparcia. Dziś na tę partię zagłosowałoby 32,5% ankietowanych, znacznie więcej, bo prawie 4,5% poparcia zyskało ugrupowanie Szymona Hołowni. Poprzednio na Polskę 2050 chciało głosować 11,8% ankietowanych, a tym razem 16,2%. Równocześnie ponad 2% potencjalnych głosów zdobyła Koalicja Obywatelska, popierana dziś przez 21% badanych. Straciła także PSL, Koalicja Polska, poprzednio popierana przez 6,1% według najnowszego sondażu, przez 3,6% ankietowanych. To oznacza, że gdyby doszło do wyborów, ludowcy nie znaleźliby się w Sejmie. Na Lewicę zagłosowałoby 10,2%, w sumie w Sejmie znalazłoby się też Konfederacja, według sondażu ma 4,6% poparcia. 12% ankietowanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos. Ja tutaj myślę, że to nie tak, że nie wiedzą, oni doskonale wiedzą, że zwyczajnie nie ma na kogo głosować, ale takiej opcji w ankietach brakuje, bo wiadomo, co by większość wybrała. Hołownia zyskuje, bo jest to wybór, którego jeszcze nie znamy. Jednak to kolejny przykład tego, że i nawet PiS-owi Polacy nie zapomną. Uczymy się, moi drodzy, uczymy. Z tym, że dla mnie Hołownia to takie połączenie PiS-u i PO. I nie wiem, czy do końca to taki dobry pomysł, aby to wszystko połączyć tak w jedno. Może to jebnąć, kochani. Może jebnąć. No i hit. Znaczy nie hit. 500 plus nie pomaga. Tyle powiem.
Od wielu lat nie mieliśmy tak niskiej liczby urodzeń, na to nakłada się największa od dekad liczba zgonów. W efekcie w 2020 roku zmarło 129 tysięcy ludzi więcej niż się urodziło, pisze wtorkowy dziennik Gazeta Prawna. To proces długofalowy, tłumaczy minister Marlena Maląg i dodaje, że dane są związane z Maurycym. Jak dodaje, statystyki dotyczące urodzeń mogą być zaskoczeniem. Nie brakowało bowiem opinii, że skutkiem lockdownu wprowadzonego od połowy marca może być baby boom. To zjawisko na razie nie znajduje odzwierciedlenia w danych z rejestru PESEL. Te osoby, co myślały, że będzie baby boom, to jakieś troszkę chyba szalone są. Ludzie to raczej bardziej skaczą sobie do gardeł. Pracują zdalnie w domu, siedzą ze sobą 24 godziny na dobę, nie są tego w sumie nauczeni. No ja i Maciek jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że razem pracujemy, mieszkamy i na nas nie miał wpływu taki lockdown, choć rodziny nie powiększamy. Najdłużej w sumie nie widzieliśmy się przez pamiętne 19 dni, ale wiem, że inne rodziny miały siebie serdecznie dość. Dodatkowo ludzi znowu nie stać na to, aby powiększać rodzinę. W dobie kryzysu tracą przedsiębiorstwa, wpadają w długi, tracą etaty i mieliby sobie jeszcze robić dzieci. Oczywiście są tacy, co im to nie przeszkadza, ale rozsądny człowiek raczej tego nie robi. Obawy wyraźnie górowały nad krótkookresowymi nadziejami. Czarnowictwo związane z Maurycym zadomowiło się w domach, głowach i łóżkach Polaków, komentuje w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zdaniem trudno było oczekiwać wzrostu urodzeń, ale mimo to skala spadku zadziwia. Ostatnio w Polsce więcej urodzeń niż zgonów odnotowano w 2012 roku, czyli 500+ tutaj jednak nie pomogło i nie spełniło swojej roli, jednak pomogło wielu dzieciom czy rodzicom. Od lat systematycznie maleje liczba urodzeń, jednak w ostatnim roku niesamowicie zwiększyła się liczba zgonów. Może to sprawić, że współczynnik dzietności spadnie poniżej 1,4. Współczynnik ten to relacja urodzonych dzieci do kobiet w wieku rozrodczym. Ja tam nie będę mówić komuś, czy ma powiększać rodzinę, czy nie. Ja jestem z tych, co jednak przeliczają swój czas i pieniądze, bo nie jest sztuką narobić dzieci, trzeba też je wychować. Jeszcze szczęście mają ci, co pomaga im babcia. Zazdroszczę takim ludziom. Gorzej, jak nie masz nikogo, kto ci pomoże, a pracować trzeba. Teraz znacznie więcej niż kiedyś. No nic, myślę, że jeśli sytuacja Polaków się ustabilizuje, to i ilość urodzeń wróci do normy. Albo poczekajmy do wiosny, wiadomo, że trzeba poczekać na bociany, bo niby jak inaczej. Ale już niedługo strach przed powiększeniem się rodziny powinien minąć, ponieważ Izrael nas uspokaja, że antidotum Pfizera działa. Mniej niż 0,01% osób, które otrzymały antidotum przeciw Maurycemu firmy Pfizer, zakaziło się ponad tydzień po otrzymaniu drugiej dawki, poinformował w poniedziałek wiodący izraelski dostawca usług medycznych. Wstępne wyniki wykazały, że zaledwie 20 osób z około 128 600, które otrzymały obie dawki antidotum, zakaziło się Maurycym. Spośród 20 zakażonych osób połowa cierpi na choroby przewlekłe. Wszyscy, którzy uzyskali dodatni wynik testu, w łagodny sposób przechodzą choroby. Ich objawy ograniczają się do bólu głowy i kaszlu i osłabienia takiego ogólnego. Żadna z osób nie wymaga hospitalizacji. Nie odnotowano również wzrostu temperatury powyżej 38,5 stopnia. Większość osób została poddana badaniom, ponieważ istniało ryzyko kontaktu z osobą, która jest zakażona. Do poniedziałku antidotum otrzymało ponad 2 miliony Izraelczyków, ponad milion mieszkańców otrzymało dwie dawki. Także Izrael zrobił nam dobrze i przetestował na sobie antidotum, bo jak wiadomo, zrobienie antidotum nie jest trudne, tylko ważne, aby wszystko, co trafia do organizmu człowieka, było dobrze sprawdzone. Dzięki Izraelowi sprawdzone już mamy. Ciekawi mnie, czy teraz zainteresowanie antidotum w Polsce wzrośnie. Czy więcej osób zdecyduje się na dawki? Wiecie jak jest. Sceptycy znajdują się w każdej dziedzinie życia. Ważne jest to, aby zawsze robić wszystko w zgodzie z samym sobą.